bardzo radosne. Rzecz się ma w sumie o grzechu, czyli o tym, co bardzo lubimy popełniać. No, tego jeszcze sami żałujemy, ale w końcu życie to no, między innymi składa się z tego, że realizujemy jakieś tam swoje pokusy, zamierzenia, wieża Babel. Jak już się dowiedziałem, dokładnie. Jesteście z Katowic, czyli jesteście tubylcami, ale czy tak tubylcami z pochodzenia, czy tubylcami z powodu szkoły? Nie, ja myślę, że tubylcami z pochodzenia. Urodziliśmy się tutaj w większości i podoba nam się tutaj. Ale jakieś związki pewnie z Akademią Muzyczną przez waszą muzykę mi tam pobrzmiewają. Pobrzmiewają, aczkolwiek niekoniecznie są z nią związane, ponieważ tak naprawdę z Akademii Muzycznej jest tylko nasz klawiszowiec, a reszta, no Sebastian, gitarzysta, edukacja muzyczna, reszta to Julek, Piotrek, ja, to samouki jesteśmy i generalnie dobrze nam z tym, chociaż Julek w tym roku chyba będzie aspirował właśnie do właśnie zdawania na Akademię Muzyczną. Bo mnie tak w waszej muzyce, no nie wiem, tak mi po prostu pobrzmiewają takie dźwięki troszeczkę z
Basi Czeczeleskiej. Ja wiem, że żaden zespół nie lubi za bardzo takich porównań, no ale tak mi się jakoś skojarzyło. Nie? Czy to jest prawdą, czy to znaczy, się przesłyszałem? To znaczy powiem tak, ja osobiście repertuaru Basi Czeczeleskiej nie znam, natomiast jest pan piątą albo szóstą osobą, która faktycznie... Chyba 15 albo 16. Która faktycznie widzi jakieś podobieństwo. Z reguły ludzie nas porównują z pozytywnymi wibracjami albo właśnie z Basią Czeczeleską. Ku mojemu zdumieniu, dlatego że tak jak mówię, repertuaru jej nie znam, aczkolwiek im więcej takich... Dokładnie. A im więcej takich uwag słyszę, znaczy uwag, takich opinii, tym bardziej się przekonuję do tego, że chyba czas nadrobić swoją lukę i posłuchać. Znaczy ja myślę, że to są chyba dobre skojarzenia, bo... Też myślę, że są dobre, dokładnie. To ktoś, kto z Polski, kto zrobił naprawdę wielką karierę. A jak z waszą karierą? Pracujemy nad tym. Generalnie... Mamy płytę, jesteśmy w trakcie. I jeszcze to potrwa pewnie jakiś czas. No tak to jest, że to małymi kroczkami. Jesteśmy już, no jest coraz lepiej, bo już płyta jest praktycznie skończona. Teraz trwają rozmowy z wytwórniami. No jak wiadomo, jest to ciężka droga, jest to droga przez kompromisy, prawda? No, my chcemy zrobić tak, żebyśmy później nie musieli żałować swojej decyzji, dlatego staramy się oczywiście pójść w jakiś sposób na kompromis, ale też przede wszystkim być zgodnym ze swoją naturą. Właśnie, wielu wykonawców czasami żałuje takich kroków, biorą udział na przykład w bardzo popularnych programach, konkursach i później, no to wiemy od nich, że dokładnie. Chcieli swoje kontrakty albo zjeść, albo wyrzucić, no właśnie. Przynajmniej no przez dlatego okno. Właśnie to są niebezpieczne sprawy. Z doświadczenia, wiedząc z doświadczenia innych, wiedząc z tymi takich spraw uniknąć, nie opłaca się po prostu. Na mojej ulicy osobiście mieszkają 3 zespoły, z których jeden był kiedyś bardzo znany przez krótką chwilę, ale w całej Polsce. No i teraz pokutuje. Już nie są tak znani. Niestety. Nawet nie mogą grać dzięki feralnemu kontraktowi, więc... Ale wy macie jakiś swój pomysł na to, żeby się przebić? Rozmawiacie jednak z jakimiś tam majorsami? No oczywiście. Tak, oczywiście. Ale tak jak powiedziałam, na razie znowuż tak bardzo nam się nie śpieszy, żeby napalać się w cudzysłowie na pierwszą lepszą propozycję. Dlatego staramy się jednak, żeby to było rozważne i jak najbardziej pozytywne, bo w końcu jesteśmy bardzo pozytywnymi ludźmi.